18. Dawaj jeszcze dwa. Cyk, za dwa. Będziemy się kręcić wokół piłki 20 razy. Nie. Ja chcę go pobić. Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Kłesek, dzisiaj drugi półfinał Mistrzostw Europy, Anglia kontra Dania. Na początku napiszcie w komentarzu, jaki wynik typujecie, ja mówię 2-0 dla Danii, a Ty? Ja myślę, że w regulaminowym czasie będzie remis 1-1. Ciekawy typ, ja mówię, że wygra Dania, ale w dzisiejszym odcinku na pewno wygra Anglia. Słuchajcie, jeszcze bardzo ważna rzecz. Chcę zrobić konkurs o koszulkę z autografem Kuby Bośczykowskiego. Jest to koszulka Borussii Dortmund. Ten konkurs będzie, jeśli u mnie na kanale wybije 400 tysięcy subskrypcji. Subskrybujcie kanał klikając taki sam przycisk subskrybuj tam na dole, bo brakuje naprawdę... Znaczy dobra, nie brakuje mało, musicie się mocno postarać. No i przechodzimy do pierwszej konkurencji. Dawaj kamień, papier, czy kto zaczyna. Ja zazwyczaj daję kamień, zawsze daję kamień i wtedy po prostu chyba ci wygrywam. No dobra. Dobra, dlatego wygrywam i ja pierwszy myślę konkurencję. I Ty pierwszy zaczniesz w tym odcinku. Widzowie, jeszcze bardzo ważna rzecz. Ja razem z Haczykiem wymyślamy po 3 konkurencje, czyli łącznie jest ich 6. No i tak jakby zwycięzca danej konkurencji zdobywa gola wtedy dla swojej drużyny. Pierwsza konkurencja, patrzcie, jest ustawione 5 piłek na półkolu. Jest. Jest bramka, jest płachta. Jeśli trafimy u góry, mamy 2 punkty, na dole 1 punkt i mamy po 5 strzałów. Haczyk, zaczynaj. Pierwsza Dania. Danie dnia. Ależ rozbieg wziął. Słupek, to jest za nic. I cyk, za dwa. I cyk, za kolejne dwa. I cyk, za dwa. Za kolejne dwa. Nie będę Wam mówił, że trafię. Patrzcie, jakie jest czarowane. Cyk, za dwa. Cyk, za dwa. Cyk, za dwa. Cyk, za zero. Aj, tak zrąbałem to. Czyli trzy. Ty, Haczyk, też miałeś trzy. Mogę poprawić na cztery, jak trzeba. Nie, 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 nie. Mamy remis, nikt gola nie zdobywa. Po prostu jest taka sytuacja, że jak mamy tyle samo punktów, to nikt nie strzela gola. Druga konkurencja polega na tym, że oddajemy 5 strzałów. 5 strzałów górą do bramki. Musi wpaść tak, żeby nie odbiła się od ziemi. 5 pozycji, 5 piłek, każdy liczony za jeden punkt. Zaczyna Haczyk. Dania. Højbjerg. 5 na 5. Uno. Dos. Ja, co się nie dzieje? Bo ty tyłem biegasz, przodem się biega. Haczyk trafił 3, ja trafię o jedno więcej. Pewnie. Raz, tak, tak. Zamknąłem oczy, bo się trochę bałem. Ale było za linią. Tak, tak. Widziałem. Aj, aj, aj. Widzowie, 1-0 dla Danii. Czas na moją konkurencję. Bardzo ważna rzecz. Nie zostawiacie łapek w górę pod filmami. Zostaw łapę w górę, klikając łapę w górę tam na dole. Wbijamy 5000 i każdy będzie zadowolony. Trzecia konkurencja, widzowie. Haczyk będzie tutaj stał na tej pomarańczowej czapeczce. Będzie podrzucał piłkę. Ja wtedy łup z woleja. U góry na płachcie za 2 punkty, na dole za 1. Po 5 piłek. Dobra, źle się tego zużyłem. I cyk, za 2. Aj. Aj, 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 tylko dwa. Lecisz, dur. Jeden. Stój, cztery. A. Mamy, widzowie, 2-0 dla Danii. Brawo. W sumie wolę, żeby oni weszli do finału, ale to nie dlatego dzisiaj mi nie idzie, po prostu no, zaraz ale będzie lepiej. Nie z takich wyników się wracało, tak? Czwartą konkurencją będą dobrze nam znane woreczki. Tak, to było wczoraj w filmie, będziemy, nie, nie będziemy żonglować, ale będziemy rzucać do tej tarczy. Patrzcie, jeśli się zatrzyma na tarczy, to jest jeden punkt, jak padnie do środka, są 3 punkty, tylko wczoraj robiliśmy lepszą ręką,
Dzisiaj rzucamy słabszą i musi wpaść do środka. Skupienie, fokus jest, rzut. Jest raz. 4 punkty. 7. Raz. 4. 5. Aj, 6. 2-1 dla Duńczyków. Dalej. Przedostatnia konkurencja, wymyśliłem, że będziemy się kręcić wokół piłki 20 razy. Następnie biegniemy. W głowie nam się pewnie będzie już mocno kręcić. Mamy 5 piłek, oddajemy jeden strzał, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Na dole 1 punkt, u góry 2 punkty. No i kto trafi więcej, to wygrywa konkurencję i zdobywa tym samym gola dla swojej drużyny. Mam nadzieję, że to będę ja. To dla widzów zostawcie łapkę w górę, 20 to jest dużo. 1 2. Osiemnaście, dawaj jeszcze 2. 19 i poszedł. O Jezus. Jak chyba nie wchodzi. Ja dobra, stój. To już jest dobre. Ile wpadło? Jedna. Chwała Bogu. Ej, wbrew pozorom, serio widzowie. Yes. Przy pierwszych 3 nie widzicie nic. Przedostatni, widzisz, ale się kręci. Przy ostatnim jest już lepiej. Ale ojej. I raz. I dwa. 19. Dawaj, dawaj, daj jeszcze raz. Gdzie? 20, lecisz. Nie. Nie! Nie, nie, tak, 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 tak. No nie! Czemu ty lewą nogą strzelałeś? Ej, czemu ty lewą nogą strzelałeś? Nie wiem. Bo mnie przechylało na prawą. Z prawej mnie kopnął. 3-1 dla Danii, ale została ostatnia konkurencja. Jest szansa na gola honorowego. Przez przypadek w trakcie filmu zamieniliśmy się kolejnościami, ale teraz haczyk znowu wraca do strzelania jako pierwszy. Konkurencja. Trafić w poprzeczkę z połowy. Lecimy. Miało potencjał. To nie miało potencjału. Przesadziłem. Ojej, nie, nie, nie. Haczyk raz. Ja chcę go pobić. Było raz. Kurde, za mocno. To 1-1, więc mecz kończy się wynikiem 3-1. Gratulacje, haczyk. Wygrywasz 3-1. To właśnie Dania zagra według naszego typowania z reprezentacją Włoch. Tak wyszło według filmów. Jak to będzie naprawdę? No już znacie na pewno wynik meczu Włochy i Hiszpania, ale mniejsza. Piszcie w komentarzu, jaki wynik stawiacie dzisiejszego spotkania, które się odbędzie po prostu no, normalnie na żywo. Subskrybujcie kanał klikając taki sam przycisk subskrybuj tam na dole, wtedy nie przegapicie kolejnych filmów. Zostawiajcie łapy w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Siemano!